Osoby, które uciekają ze swojego kraju i chcą mieć status uchodźcy w Polsce lub innych krajach europejskich, nie wybrały sobie takiego życia, musiały uciekać ze swojego kraju. Natomiast w tym nowym miejscu chcą odnaleźć nowy dom, znaleźć tutaj pracę, żyć normalnie, płacić podatki, wychowywać dzieci. Ważne jest, żeby przy przyjmowaniu uchodźców nie stosować wykluczających kryteriów, takich jak na przykład kryterium religijne, zarówno z tego względu, że osoby o różnych religiach są prześladowane w tym momencie w krajach arabskich, a także dlatego, że pozorna bliskość religijna wcale nie gwarantuje tego, że te osoby tutaj lepiej się zintegrują. Czego mieliśmy przykład w ostatnich latach, jeżeli chodzi o osoby, które przyjechały tutaj z Erytrei, które były chrześcijanami, a jednak to pomimo nieskutecznego systemu nie udało ich się tutaj zintegrować. Przez ostatnie parę lat widzimy, że coraz więcej osób jest chętna, żeby pomagać cudzoziemcom i uchodźcom tutaj w Polsce. Coraz więcej osób zgłasza się na wolontariat. Drugim takim pozytywnym zjawiskiem jest to, że osoby, którym pomagamy, nasi klienci, po tym jak już staną na nogi, sami zgłaszają się, że chcą pomagać. Mam teraz w Centrum Pomocy Cudzoziemcom takiego wolontariusza. On pochodzi z Kaukazu i w zeszłym roku przyszedł do nas, bo potrzebował pomocy i prawnej, integracyjnej, a dzisiaj to on pomaga ludziom tutaj w CPC.